Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed War. Dzisiaj zajmiemy się Pontiaciem Firebirdem, samochodem, który raczej nie odróżnia się niczym szczególnym od innych średnich samochodów. Ma słabe nitro i dość fajnie się prowadzi. Dość dobre prowadzenie, ma mało prędkości, traci na zakrętach. To jest spory atut. I w tym samochodzie naprawdę jest to fajna sprawa, jeśli chodzi o prowadzenie. Bardzo przyjemnie się prowadzi. I właśnie, jest to ciekawa sprawa z tym prowadzeniem również, bo podczas gdy wsadzamy jakiekolwiek części tuningowe do auta, prowadzenie spada. A to jest ciekawe, bo oznacza, że możemy znacznie podwyższyć osiągi na przykład w klasie B. Dlatego, że jeśli nam spada prowadzenie, tak jak ja wsadziłem części Americona tuningowane, cały skład, opony, silnik, skrzynia i tak dalej, to prowadzenie mi spadło o 6 punktów. Gdy prędkość i przyspieszenie wzrosło o około 100 punktów, także jest to dosyć sporo. Ja się zastanawiam, jak Pontiac wymaksowany w klasie B by sobie poradził z konkurentami. Teraz prowadzi się naprawdę bardzo fajnie i zdaje się, że odczuwalne jest to, że podczas gdy prowadzenie na statystyce nam spada, również spada rzeczywiste odczuwalne prowadzenie, a nie zawsze jest to takie jednoznaczne, jak na przykład Porsche 997 prowadzenie nam spada po wsadzeniu części, ale odczuwalne prowadzenie nie spada. Z kolei w Mercedesie SLR-ze po wsadzeniu jakiejkolwiek części również prowadzenie spada na statystyce i odczuwalne prowadzenie również spada, czyli auto prowadzi się gorzej, a Porsche 997 nie prowadzi się gorzej, za to ma lepsze osiągi w klasie A, co jest trochę niesprawiedliwe, ale nie wiem, jak jest z tym Pontiaciem. W każdym razie prowadzenie trochę spadło, ale samochód dalej prowadzi się bardzo dobrze. I jeśli ktoś... No właśnie, dla kogo jest ten samochód? Powiedziałbym, że jest dla osób, które lubią taki wygląd aut. Mnie się on podoba, jest fajny, jest nisko zawieszony i w ogóle... Można go jeszcze obniżyć, ja tu nie mam żadnych części wizualnych. Ale dobra, pojedźmy sobie jakiś wyścig. Może podczas wyścigu opowiem wam więcej odnośnie osiągów tego samochodu. Bo będziecie mogli też zobaczyć, co i jak samochód się zachowuje wobec innych przeciwników, prawda? Okej, więc mamy tutaj wyścig West Park and Forest. Wow, udało mi się bez nitra ruszyć. Zawsze o tym marzyłem. Mamy tutaj naprawdę słabych przeciwników. Może wam się wydaje, że na przykład A1 jest to dobry konkurent, ale jest to niskopoziomowiec i dlatego powinno mi na przykład z A1 pójść dobrze. Poza tym wszystkie inne samochody są słabe, więc no właściwie ciężko będzie określić, czy ten Firebird jest dobry, dlatego że będzie mi po prostu łatwiej jechać i ewentualnie wygrać, chociaż jeszcze tego nie wiem. No ale dobra. Prędkość maksymalna na tych częściach, czyli na tuningowanych Americonach, wynosi 250 km na godzinę. Ja nie mam wymaksowanego Firebirda w klasie B, ponieważ nie mam nawet takich dobrych części, żeby go wymaksować. A podejrzewam, że jest to dość trudne, bo jak mówiłem, prowadzenie spada, a to sprawia, że statystyka ogólna też nam spada lekko wraz z włożeniem części, to znaczy wzrasta, to prawda, ale prowadzenie spada i ono trochę zaniża tą statystykę ogólną, więc trudno będzie wymaksować tego Firebirda w klasie B. Ja jestem niezmiernie ciekawy, jeśli ktoś z was ma Firebirda w klasie B wymaksowanego, niech się zgłasza i powie, jak się spisuje ten samochód, a nawet jeśli taka osoba się gdzieś znajduje, niech mi napisze, chętnie pojadę z nią jakiś wyścig i zobaczymy, co ten Firebird potrafi. Ja niestety dysponuję częściami takimi, jakimi dysponuję. Jestem bogaty, więc
Nie mogę sobie kupować pakietów kart, ani nie gram aż tak dużo, żeby wylosować jakieś super części. Ktoś mnie tam goni. Chyba hatchback, czyli Subaru Impreza STI, WRX STI. Czy to jest ta druga? W każdym razie goni mnie Subaru. I podejrzewam, że może wygrać, ponieważ jest wymaksowane w klasie B. I jest to właściwie 52 level, także koleś już nieco ogarnia. No ale nieważne. Tak, jak widzicie, prowadzenie jest fajne, bo widać, jak ten samochód po prostu połyka zakręt. Osiągnąłem właśnie prędkość maksymalną, przez co hatchback zaczyna mnie doganiać. Mamy tu 5 biegów. Właśnie, właśnie. Wymaksowany Firebird w klasie B. To może być ciekawe. Ten samochód jest z gatunku tych, które trzeba rozbujać, żeby w wyścigu koksić. Tak na przykład jak jest w przypadku Lamborghini Countach, który nie ma jakiegoś dobrego przyspieszenia. Które nie ma dobrego... Chociaż w sumie ma trochę dobre przyspieszenie. Ostatnio jak jechałem z kolegami... No właśnie. Firebird. Jakie ty masz przyspieszenie? Ty mi powiedz, gościu. Mi się wydaje, że nie najgorsze. Subaru mnie teraz dogania, ponieważ ma wyższą prędkość maksymalną. Myk, myk. Chciałbym jeszcze zramować. No ale dobra. Pięknie. 255 km na godzinę z górki. Statystyka, o kurczę, chyba wam nie pokazałem, ale myślę, że dojrzeliście. Jest tam chyba nieco ponad chyba 515 punktów. 516, o. Więc nie jest to dużo i w klasie B jakoś sobie poradziłem, chociaż tak jak mówiłem, miałem słabych przeciwników. Z Toyota numer 2 nie miałbym najmniejszych szans. Ale mamy tu mało... O! Nie dotykam... Klawiatura ani pada, sam zapadł. Także, kurczę, ciężko stwierdzić, jakie ten samochód ma przyspieszenie. Zdaje się, że nie rusza zbyt dobrze, ale tak jakby później zaczyna lepiej przyspieszać. Albo mi się wydaje, bo właśnie mało prędkości gubi na zakrętach. To jest też dobry, duży atut. Wiecie co zrobię? Zrobię tak. Mam teraz ten samochód w klasie B, co prawda, nie? Więc zobaczmy, jakby Firebird spisywał się w klasie C. I żeby to sprawdzić, trzeba wyciągnąć jakąś część. Jakieś części, bo widzę, że na jednej się nie skończy. Chyba, że wyciągniemy skrzynię. O, zobaczcie, jak pięknie. I widzicie, wyciągnąłem skrzynię, prowadzenie wzrosło o 1 punkt, a przyspieszenie o 18 i o 30... 3 punkty, prędkość maksymalna zmalały. Więc dobrze, zapisujemy taką konfigurację bez skrzyni i sprawdzimy, jak samochód spisuje się w klasie B, obecnie w klasie C. Obecnie wyścig dla klasy C to jest Oil Refinery. Kurde. Dobra, zapraszam. A w sumie tak, część wizualnych ani skillów nie mam tutaj żadnych. Przeciwników jakichś tutaj mam. No, tutaj już są dużo lepsi przeciwnicy i raczej tego nie wygram wyścigu. No, ale zobaczymy. Dobrze. Ojej. Trafiłem w nitro. Właśnie, nie pokazałem wam, jakie ja tu mam nitro. Ale po perfect starcie pewnie się już domyśleliście, że jest słaby, a w zasadzie nie ma go w ogóle. Tak samo jak w Lamborghini Miura, tej starej, super veloce. Myk, myk. Ale zobaczcie, klasa C, wymaksowany, tak? I tamci z przodu chyba używają trochę power-upów, ale wcale jakoś za nimi nie odstaje.
teraz mi zniknęli z radaru, dlatego że tu jest prosta, a mój Pontiac jedzie tylko 245 km na godzinę. Co w sumie dla klasy C nie jest aż tak źle. Ale i tak ten samochód, jak widzieliście może na statystyce, jeśli zauważyliście, ma najniższą statystykę, no to właśnie prędkość maksymalną, więc podejrzewam, że w tym samochodzie jest to kolejny mankament. No i jedziemy z górki. Nawet 6 wyciągnął. Klasa C jest dla mnie naprawdę, klasa B dla tego samochodu jest dla mnie naprawdę bardzo interesująca. Nie mam pojęcia, jakby ten samochód się mógł spisywać, a coś czuję, że mógłby być naprawdę dobry. Nikomu się nie chce właśnie takich samochodów maksować w B. A czasami jest to dobre rozwiązanie, jak w przypadku na przykład Forda GT40 MK1, który po prostu jest bardzo dobry w klasie B wymaksowany i na wielu trasach może naprawdę wygrywać. Można na nim naprawdę wygrywać. Podobna sytuacja jest na przykład w Lancii Delcie, która też jest świetna. Który samochód jeszcze jest taki niepozorny i dobry w B wymaksowany? Jest jeszcze kilka takich. Ostatnio właśnie sobie to testowałem. I ciekawe, czy Firebird by dołączył do grona tych średniaków lepszych. Pod względem skrętu na pewno jest bardzo dobry. Ale właśnie. Teraz spadła mi ta statystyka o jeden punkt. Więc w zasadzie nie powinienem tego odczuć jakoś specjalnie. Pięknie, chciałem właśnie tak przyszpanować, żebym niby umiał przejechać przez stację, ale nie udało się tym razem. Więc skręt jest tutaj głównym atutem samochodu. Przyspieszenie też nie jest jakieś, kurcze, najgorsze. Muszę powiedzieć, że samochód jest nawet całkiem fajny, ale w klasie C niestety sobie nie poradziłem. Przeciwnicy tutaj dużo używali power-upów, ale na przykład powinienem się zbliżyć chociażby do Nissana, który ma dobre przyspieszenie. Paradoksalnie i dość dobre prowadzenie. Było zielone zabarwienie. Pięknie. Dobra. Powiedzmy, że osiągi odstawimy teraz na bok na chwilę. O nich jeszcze wypowiem się w podsumowaniu tego samochodu. Teraz zobaczmy sobie części do tuningu wizualnego. Mamy jeden bodykit, sprawdźmy. No dużo on nam nie daje, co prawda. Zmienia troszeczkę wygląd. Moim zdaniem podkreśla fajnie kształty tego samochodu. I gdybym... Kurczę, no mam akurat boosty, ale nie kupię tego bodykitu. Bo niewiele on zmienia i poza tym niespecjalnie mi się podoba. Jest to klasyczny samochód, który chyba nie wymaga nawet jakiegoś tam bodykitu. Mamy tutaj klasy, przepiękny. Wszystkie cheatuchy, patrzcie. Takie spoilery macie wybierać do Pontiaca Firebirda. Tak jest, tylko i wyłącznie takie, innych nie możecie. W ogóle możecie nawet wszystkie, o zobacz, o ten, o piękny. No, tak, tak. Przepiękny. Wszystkie cheatuchy, musicie tego, ten spoiler, albo ten, o ja ci nie mogę. Kupcie sobie boosty za 10 zł i kupcie ten spoiler, to jest to. O właśnie, jak kupicie ten spoiler, to sprawi, że... Dobra. Maska. Mamy jedną maskę. I ta maska wygląda tak. Czyli części tuningowe mamy tak naprawdę dwie do tego samochodu, czyli bodykit i maska. Obecnie samochód znajduje się u dealera samochodowego.
i kosztuje chyba 500 000, z tego co pamiętam, ale nie chcę skłamać, więc sprawdzimy. Pontiac. O, nawet więcej. 700 tysięcy gotówki. Czyli jest to... Czy jest to dobra cena za ten samochód? Ocenę pozostawiam wam. Ach, lubię to mówić. Zawsze mogę się wykręcić tyłkiem. Pontiac. Jakby cię tu sklasyfikować? Na pewno nie przyspieszasz najgorzej. Nawet całkiem nieźle bym powiedział. Fajnie skręcasz. Jesteś nawet całkiem w tym niezły. Mało prędkości tracisz na zakrętach. To jest twój zdecydowany atut. Minusem jest prędkość maksymalna, którą masz nisko. Jednak przyspieszenie mogłoby być trochę lepsze, bo nie radzisz sobie w klasie C przez to. Dlaczego? Może w klasie B sobie byś poradził lepiej, gdybyś był wymaksowany. Czy będzie ci spadać prowadzenie? Czy też nie? Nie wiem. Jakby cię tu sklasyfikować? Czy ty jesteś średniak mocny, czy słaby średniak? Opinię pozostawiam wam. Jest to samochód na pewno fajny. Na pewno fajny w prowadzeniu, jeśli ktoś lubi tego typu samochody, które w odczuciu i dają dużo frajdy z jazdy. To jak najbardziej polecam Pontiaca. Nie jest najsłabszy i można nim wygrać w klasie B nieraz. Nawet w klasie B, nawet na słabych statystykach, ze względu na dobre prowadzenie. Także polecam wam ten samochód, polecam dla wszystkich fanów klasycznych, oldschoolowych aut. A tymczasem dziękuję wam za wyświetlenie i trzymajcie się, na razie, hej!